Ojciec Święty Franciszek modlił się dziś o pokój. Skierował także pozdrowienia do kobiet, które pielgrzymują do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Wiernym zebranym na placu Świętego Piotra przypomniał, że Chrystus zaspokaja głód nadziei, prawdy i zbawienia. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty podkreślił, że w obliczu wielu trudności Jezus jest pokarmem niosącym życie wieczne. Chrystus, prawdziwy człowiek, dobrze wie, że aby żyć trzeba jeść, ale wie też, że to nie wystarczy. Po rozmnożeniu chleba ziemskiego przygotowuje jeszcze większy dar. On sam stanowi prawdziwy pokarm i prawdziwy napój. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ojciec Święty zachęcał do udziału w Eucharystii. Mówił, że jest ona cudem miłosierdzia. Wzywał do zadumy nad pragnieniem zbawienia. Chleb niebieski, który pochodzi od Ojca, to Syn, który dla nas stał się ciałem. Tego jedzenia jest więcej niż jest to konieczne, gdyż zaspokaja on głód nadziei, głód prawdy, głód zbawienia, który wszyscy mamy i czujemy nie w żołądku, ale w sercu. Papież otoczył swoją modlitwą miejsca ogarnięte wojną, apelując o dialog i pojednanie. Pozdrowił także kobiety pielgrzymujące dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich.